plastyka powłok brzusznych może być sposobem na odchudzanie? Ani plastyka powłok brzusznych, ani liposukcja nie jest to sposób leczenia otyłości. Jest to droga na skróty. Jeżeli pacjent nie będzie zastosował odpowiedniej aktywności oraz diety, to ma duże szanse wrócić do stanu wyjściowego. Czym różni się plastyka brzucha od liposukcji? Liposukcja od zabiegu abdominoplastyki różni się w zasadzie wielkością cięć. Abdominoplastyka, mamy cięcie w podbrzuszu, natomiast przy liposukcji wykonujemy drobne cięcia wielkości 0,5 cm, przez które odsysamy tkankę tłuszczową. Niestety praktycznie każda liposukcja w obrębie jamy brzusznej musi być połączona z abdominoplastyką, gdyż powstaje nadwis skórny, który trzeba zlikwidować. Czy dzięki plastyce powłok brzusznych można zlikwidować rozstępy? Zabieg abdominoplastyki, plastyki powłok brzusznych częściowo likwiduje tylko w podbrzuszu rozstępy. Natomiast rozstępy, które występują w śródbrzuszu i nadbrzuszu, pozostają.